Kulturze na dzień dobry, zespół Fellows Tale. Witamy bardzo serdecznie przedstawicieli. Adama Kisiołka, wokalistę i założyciela, oraz Rafała Czaje, również założyciela, ale gitarzystę. Panowie, jesteście z Warszawy. Nazwa zespołu jakaś taka niewarszawska. Niewarszawska, ale zdecydowanie odnosi się do korzeni zespołu, bo tak naprawdę Fellows Tale powstało z jakichś relacji kumpelskich, przyjacielskich i wyewoluowało do tego momentu. Gracie od kiedy wspólnie? Zaczęliśmy w 2015 roku. 4 lata. Już 4 lata. No i to jest muzyka... Posłuchamy jakichś kawałeczków zaraz waszych, ale to opowiedzmy widzom, jaką muzykę chcecie grać i na kim się wzorujecie. Współczesna muzyka w ogóle jest dosyć trudna do zdefiniowania. Na pewno sięgamy gdzieś do korzeni muzyki hard rockowej, rockowej, ale staramy się na bieżąco wplatać pewne elementy, może bardziej melodyjne. Nasze własne. Nasze własne, dokładnie. To, co nas charakteryzuje, to chyba to, że my nigdy nie skupialiśmy się na tym, żeby odtwarzać cokolwiek, czyli żeby nie graliśmy nigdy coverów. Pierwszy cover nagraliśmy dopiero w momencie, kiedy przyszło do koncertowania i na potrzeby tych koncertów trzeba było coś zaaranżować. Natomiast stąd może taki dysonans w naszych numerach, w naszych kawałkach, bo jak nam wychodziło, tak szło dalej. No to, co nam w duszy grało, ma swoje odzwierciedlenie w tych nutach. Na pewno nie chcemy być, tak jak często zespoły są porównywane do Polski ktoś tam. To my zdecydowanie Wy jesteście nie polski pasujemy. Fellows Tale. Zdecydowanie tak. Zespół. Jak to jest, jak się gra? Bo... Jesteście na antenach radiowych, Polskie Radio w Czwórce, w Białymstoku, Radio Ostrowiec, Radio Praga w Warszawie, a jak to wygląda? Czy większość waszych jakby pieniędzy tak naprawdę to z koncertów czy z płyt? Zdecydowanie z koncertów. Ja myślę, że ta branża chyba ogólnie się tym charakteryzuje, że zarabia się głównie na koncertach. Płytę wydaje się po to, żeby dotrzeć gdzieś tam do tego odbiorcy. Ale współczesna muzyka głównie krąży gdzieś tam metodą i trochę pantoflową i poprzez nośniki social mediowe, więc to na pewno jest też to, co sprawia, że jesteśmy gdzieś tam rozpoznawalni. Tak? Budujecie sobie grupę fanów. Ona się sama buduje. Ale buduje się poprzez koncerty, bo na pewno to, w jaki sposób gramy, w jaki sposób zachowujemy się na scenie, pokazuje, jakimi jesteśmy. Moc, energia, siła, przekaz to zdecydowanie to, czym się charakteryzujemy i co oddaje nasze osobowości. Często osoby, które wysłuchają naszej muzyki na płycie, widząc nas na koncercie, to jest w zasadzie wow, to nie wiedzieliśmy, że to jest taka energia i staramy się tą energią pozytywnie dzielić. My trochę sięgnęliśmy chyba do korzeni rock'n'rolla, bo tak naprawdę na tym wyrósł rock'n'roll, na tej energii, na zabawie. I to było dla nas najważniejsze od pierwszego koncertu i też podczas komponowania, podczas tworzenia muzyki skupialiśmy się na tym, żeby faktycznie ona przynosiła jak największą dawkę energii, żeby tą energią podczas koncertów można było się dzielić z widzami. Nie zawsze to jest łatwe w momencie na przykład, kiedy jesteśmy średnio dyspozycyjni, czy tam zdrowotni, czy z jakichkolwiek innych powodów. Okej. No bo można na przykład być zmęczonym po długim prowadzeniu samochodu. Zdecydowanie tak. Muzyka, ten początek rock and roll, były bardzo proste rymy, proste rytmy i w sumie proste melodyjki. Wydaje się na dzisiaj niepodrabialne. Niepodrabialne, bo ktoś kiedyś powiedział, że to, co można było skomponować, już zostało skomponowane i trochę się z tym zgadzam. W sensie takim, że trudno w tej chwili znaleźć coś oryginalnego, świeżego, nie sięgając tak naprawdę do tego, co było wcześniej, co już gdzieś tam znamy z tych czołowych zespołów, czy rockowych, czy hard rockowych. Dlatego też pewnie my, jako kapela Fellows Tale, jesteśmy czasami przypisywani do pewnych gatunków, z którymi niekoniecznie mamy wiele wspólnego w naszym odczuciu. Albo nie widzieliśmy, że istnieją w ogóle. Dokładnie tak. No to tak trochę jest z autorem, prawda? Że autor miał na myśli, nawet napisał jakąś książkę, a autor w ogóle nawet o tym nawet do głowy nie przyszło. Droga do muzyki, jesteście normalnie wyszkolonymi muzykami po szkołach, po uniwersytetach, czy... No absolutnie nie. Przede wszystkim po szkole życia? Tak, dokładnie.
To jest, jesteśmy trochę dowodem na to, że rock and roll to jest styl życia, tak? Mamy oczywiście jakieś doświadczenia muzyczne z czasów naszych młodzieńczych, które pewnie w jakiś tam sposób też wykształciły nasze spojrzenie na muzykę. Natomiast musieliśmy przerobić trochę prozę życia, żeby wrócić do tego etapu tworzenia, komponowania i odkrycia tego, że jednak muzyka to jest to, czym się chcemy zająć na poważnie. No i zatrybiło, tak? Bo gracie okres wakacyjny, bo to są te żniwa, był ciężki, wyczerpujący, zjeździliśmy. My akurat w tym roku ten okres żniw przepracowaliśmy i pracujemy w studiu nad nowym materiałem, po to, żeby zaraz z nowym rokiem wypuścić świeżynkę, bardzo fajne i ciekawe dźwięki. Bo tutaj mamy waszą płytę, która jest aktualna. To jest epka, tak. To jest tak zwana epka. I będziemy mieć nową płytę. Tak, ta epka wydana w 2017 roku, pod koniec 2017 roku, trochę miała być przedsmakiem, zapowiedzią tego, co czeka słuchacza na pełnowartościowym krążku. I myślę, że z początkiem przyszłego roku będziemy mogli już zaprezentować gotowy materiał. Godziny spędzone w studio zaowocują fajną płytą dla Państwa. Na to liczymy. Szukajcie Państwo zespołu Fellows Tale, jak gdzieś się pojawi. Albo na koncertach, albo płytę, bo pewnie bardzo, bardzo warto. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Adam Kisiołek, założyciele zespołu, i Rafał Czaja, również założyciel, gitarzysta, byli naszymi gośćmi, a Państwo oglądaliście Kulturę na Dzień Dobry. Teraz przed nami Gospodarka na Dzień Dobry, profesor Zbigniew Krysiak. Zaczniemy od cen ropy.